Witajcie moi drodzy, tutaj Łukasz. Aż się moi drodzy robi przykro i smutno i straszno, kiedy czytam kolejne doniesienia z operacji specjalnej prowadzonej przez Izrael w strefie Gazy. Nazywane jest to wydarzenie, nazywane jest wojną Izraela z Hamasem. Jednak biorąc pod uwagę dysproporcje pomiędzy siłami Izraela a Hamasu, mam wątpliwości, czy to jest wojna. Biorąc pod uwagę efekty, które czasami przeciekają do mediów, efekty działań sił zbrojnych Izraela, też mam wątpliwości, czy to można nazwać wojną. Na zdjęciu, na ekranach waszych urządzeń widocznym widzicie pana ministra obrony Izraela, pana Jowa Galanta. Zaraz obok zdjęcie rozwalonych budynków. Te budynki, moi drodzy, to kiedyś była szkoła prowadzona przez ONZ. W tej szkole dobrzy ludzie starali się pokazać palestyńskim dzieciom, że świat nie kończy się na murze wybudowanym przez Izrael, że za murem też są jakieś państwa, jacyś ludzie żyją, że można tam pojechać. No, chociaż oczywiście Palestyńczycy nie mogą tam pojechać, tak? Wtedy nie mogli przed październikiem 2023, ale mogli sobie na przykład telewizji pooglądać, że jest Paryż, Londyn, że można zobaczyć wieżę Eiffla, Big Bena, albo pojechać sobie na Wyspy Kanaryjskie, poleżeć na plaży. I co prawda oni tego nie mogą, bo nie zostaną wypuszczeni z getta zwanego Strefą Gazy, ale pomarzyć dobra rzecz. Czyli ta szkoła, można powiedzieć, w cyniczno-okrutny sposób dawała dzieciom marzenia. No niestety, podczas tak zwanej, w cudzysłowie, wojny schroniło się tam 4000 ludzi, mniej więcej 4000. I w ramach walki z terrorystami siły zbrojne Izraela wykonały nalot na tą szkołę dla pewności kilka razy. Żeby niczego nie pominąć, to kilka razy zbombardowano tą szkołę. W efekcie liczba zabitych sięgnęła około 50 osób. Swoją drogą, no, chłopaki z sił powietrznych Izraela się nie popisali, bo na 4000 osób zabili 50 przy kilku nalotach. To raczej słaby wynik, albo na szczęście. No i moi drodzy, liczba rannych jest nie do końca znana. Siły zbrojne Izraela, a konkretnie rzecznik sił zbrojnych, pan Peter Lerner, powiedział, że armia prowadzi dochodzenie w sprawie jego zdaniem niepotwierdzonych doniesień o wybuchu w szkole. No coś tam wybuchło, nie wiadomo, może komuś wysadziło butlę gazową, może ktoś bąka puścił, no coś tam wybuchło, ale to na pewno nie my, nie, nie. Szalom Izrael po prostu. No i generalnie pewnie jesteście zainteresowani, dlaczego tak się stało. No otóż armia Izraela wyjaśniła nam, na wypadek jakbyśmy nie wiedzieli lub no, nie rozumieli, co się dzieje, że terroryści, o, przeczytam wam, to właśnie powiedział pan Peter Lerner, rzecznik sił zbrojnych Izraela, powiedział, że w Strefie Gazy terroryści ukrywają się w tunelach i atakują żołnierzy ze szpitali, szkół czy meczetów, wykorzystując obszary cywilne i humanitarne. No, czyli teraz pokażę wam zdjęcie, to nie będzie zdjęcie dla ludzi o słabych nerwach, zdjęcie takiego właśnie zajadłego, krwiożerczego terrorysty, który ukrywał się w tunelach i atakował armię Izraela i dlatego został wyeliminowany. O, widzicie, troszkę powiększę, żeby było lepiej widoczne. Widzicie, tutaj dwóch medyków opatruje właśnie takiego palestyńskiego terrorystę, który został wyeliminowany przez dzielnych izraelskich żołnierzy.
Zobaczcie, dzięki małym rozmiarom mógł się łatwo zmieścić w tunelach i dziurach w ziemi. I stamtąd na pewno wyskakiwał i obsługiwał jakąś ciężką broń przeciwpancerną. Albo na pewno może osobiście porywał izraelskie kobiety i dzieci, ciągnąc je za włosy w kierunku podziemnych bunkrów. No. I tam został, że tak powiem, dopadnięty. Spójrzcie, moi drodzy, zapamiętajcie ten widok. Zapamiętajcie ten widok. Tak, to jest jeden z obrazów wojny toczonej przez Izrael w Strefie Gazy. No, jeszcze raz warto powtórzyć: Shalom Izrael. Co to znaczy? Bo Łukasz po obcemu gada. Shalom Izrael to znaczy pokój Izraelowi. To jest takie coś jak w rodzaj pozdrowienia. Skąd to wiem? No niestety nie pamiętam, skąd to wiem. Moja pamięć, moi drodzy, często przypomina śmietnik. W randomowych momentach wyrzuca pewne dane. No i tu właśnie nie pamiętam, skąd to wiem. No. Spójrzcie jeszcze raz na twarz pana Jowa Galanta. Spójrzcie w te oczy przepełnione miłością bliźniego i chęcią pokojowego dialogu. Spójrzcie na te usta ułożone w nieśmiały, ale przyjemny i przyjazny uśmiech. Wystarczy spojrzeć w oczy tego człowieka, żeby na jego twarzy odczytać jego intencje. Ktoś powie: ale Łukaszu, przecież 7 października źli terroryści sami z siebie nie wiadomo dlaczego coś im odbiło i wstali rano, zamiast jak zwykle iść prawda, do pracy, ci, którzy mieli, bo w Strefie Gazy, prawda, panuje powszechny dobrobyt, aż 60% ludzi ma pracę, więc 60% z nich zamiast iść do pracy, to dołączyło do 40% bezrobotnych i poszli atakować Izrael, nie wiadomo czemu. Już tak dobrze mieli, tak pokojowo, bezpieczni byli za murem, który im zasłaniał słońce, no ale po co patrzeć się w słońce, prawda? Można wzrok popsuć, udaru dostać cieplnego. A oni, zamiast być wdzięczni, to napadli, tak? No i zaraz, co ja miałem na myśli, moi drodzy, bo trash talking się włączył. No więc, przecież Łukaszu, przecież źli terroryści napadli na Izrael sami z siebie. Tak, jasne. A 11 września Arabom udało się, przepraszam, nie Arabom, tylko terrorystom muzułmańskim udało się zaskoczyć Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone nic nie wiedziały o takim planie. Absolutnie nie wykorzystały swojego, właśnie, moi drodzy, to jest ważna rzecz. Niekiedy w internecie możecie się spotkać z teorią spiskową twierdzącą, że Osama Bin Laden był agentem CIA. Został przez CIA stworzony, że słowo Al-Qaida to słowo oznacza bazę, czyli była to organizacja, która na początku, podczas wojny w Afganistanie, miała na celu organizację działań partyzanckich mujahedinów przeciwko Związkowi Radzieckiemu. W tym interesie robił agent CIA Osama Bin Laden. I możecie się spotkać z takimi nieuzasadnionymi i absolutnie nieprawdziwymi stwierdzeniami, że nigdy nie było żadnej Al-Kaidy, która działała przeciwko Stanom Zjednoczonym, że wszelkie filmy, na których Osama Bin Laden odgrażał się Amerykanom, to były po prostu nagrania z jego udziałem, bo mu za to zapłacono. Że żaden spisek terrorystów muzułmańskich nigdy nie istniał. Tak niektórzy lunatycy twierdzą. A nawet, moi drodzy, są tacy, no jakby to nazwać, niemądrzy ludzie, którzy uważają, że Osama Bin Laden nigdy nie został zabity i jego ciała nie pokazano, bo nigdy go nie zabito. Pewnie sobie teraz żyje gdzieś na Wyspach Kanaryjskich za zarobione pieniądze.
To, moi drodzy, to jest absolutnie nieprawda i nie wolno w to wierzyć. To są fake newsy. Fake newsy, wiem, bo sprawdziłem na stronie demagog.pl i tam właśnie przeczytałem, że Osama Bin Laden to był fanatyczny terrorysta, który wodził za nos służby specjalne całego świata i planował zagładę wszystkich dobrych ludzi. Dzielni amerykańscy żołnierze, udało im się go zdybać i załatwić, a że, prawda, był, no, wyglądał jak sitko, to jego zwłoki wrzucono do morza, żeby przypadkiem ktoś nie zobaczył ich i nie doznał szoku emocjonalnego. Tak, swoją drogą. Moi drodzy, jest jeszcze bardziej szalona teoria spiskowa, która mówi, że niestety nie przygotowałem sobie zdjęcia tych dwóch panów, a szkoda, ale możecie to sprawdzić ewentualnie sami. Teoria spiskowa kompletnie szalona i nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, która opiera się na porównaniu zdjęcia pana Osamy Bin Ladena i pana Baracka Obamy. I nie da się ukryć, że ci dwaj panowie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny i rysy twarzy, są całkiem do siebie podobni. Konkretnie w myśl tej teorii pan Osama Bin Laden wygląda jak pan Barack Hussein Obama, tylko kilkanaście lat starszy czy kilkadziesiąt. I lunatycy, którzy tą teorię głoszą, twierdzą, że no, ci mężczyźni to albo klon wyhodowany gdzieś w laboratorium, tylko w dwóch wersjach, albo aktor grający te same, znaczy ten sam aktor grający dwie różne osoby. Oczywiście to jest niemożliwe i nie wolno nigdy wierzyć w takie bzdury, bo to tylko szury, płaskoziemcy, antyszczepionkowcy i jeszcze różne inne epitety. Można by przetaczać, takie rzeczy mówią. No, przecież wiadomo, że politycy to są prawdziwi ludzie, którzy rządzą państwami. Absolutnie nie ma tak, że globalna elita już całkowicie przestała stwarzać pozory i już całkiem jawnie wynajmuje aktorów do odgrywania roli polityków, prezydentów, krajów. Tak. To jest nieprawda, to czysty przypadek, czysty przypadek. Człowiek, który został prezydentem pewnego kraju, który się ostatnio uwikłał w wojnę, no, to przypadek, że on był, prawda, aktorem. No, to on był bardzo popularny w swoim kraju. Wszyscy mu ufali, wszyscy chcieli, żeby on był atamanem i dlatego wybrali go na prezydenta. Równie dobrze mógł być szewcem albo budowlańcem, ale akurat przez przypadek był aktorem. Tak, no. I ciekawe swoją drogą, jak boty YouTube'a zareagują na mój film. Przypomnę, drogie boty, że po pierwsze komentuję artykuły prasowe, do czego mam prawo. Po drugie, zresztą nieważne, nie warto tłumaczyć botom YouTube'a, bo i tak nie posłuchają. Tak więc, moi drodzy, pozostawię was z tym oto obrazem małego terrorysty, którego dzielni izraelscy żołnierze wyeliminowali. Już, prawda, nie podniesie karabinu w swoich skrwawionych łapach albo, nie wiem, miecza i nie zacznie urzynać głów izraelskim kobietom. To jest obraz, to jest twarz działań Armii Izraela w Strefie Gazy. I to wszystko, moi drodzy, najsmutniejsze jest dlatego, że te wydarzenia rozgrywają się przy cichej akceptacji społeczności międzynarodowej, ponieważ brak protestu jest właśnie akceptacją. No i bardzo mi z tego powodu przykro. I mówię o tym, ponieważ jeżeli widzę, że dzieje się zło, to uważam, że mam obowiązek o tym głośno mówić. To jest najłatwiejszy i najprostszy sposób na walkę ze złem. Mówić o nim.
No. Życzę Wam wszystkim, moi drodzy, zdrowia, wolności i pokoju. Pozdrawiam, Strzałka.